Jak już tu wspomnieliśmy z tego miejsca, Przemysław Skowron wydał książkę ze swoimi maksymami i żeby pokryć koszty jej sprzedaży, bowiem sam skupuje całe wydanie, musi sprzedać swą jedyną prawdziwą nieruchomość, samochód kombi. Auto ma tylko jedną wadę w porównaniu z książką Skowrona, nie da się nim rzucić w kota, ale za to tam można kota zamknąć. Auto jest czarne jak nadzieja na jego sprzedaż, gdyż ogłoszenie Przemysława Skowrona zdjęto z portala aukcyjnego. Być może niepotrzebnie Przemysław za moją sugestią zamieścił obietnicę, że dla osoby, która to kupi, dorzucę na pocieszenie słoik marynowanych podgrzybków. Auto Skowrona jest piękne. Dumnie stoi na parkingu, gdzie go zapchał, co świadczy o sile Przemysława i odporności na obciach, gdyż pchanie auta przez cały Kraków jest przedsięwzięciem ocierającym się o politowanie i inne pojazdy. Ta trzydniowa przygoda na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Auto jest w bardzo dobrym stanie. Ostatnio Przemysław mało nim jeździł, głównie chodził wokół niego. Zaletą pojazdu Skowrona jest więc to, że jest ono praktycznie nie do ukradzenia. Chyba że ktoś lubi obnosić się po mieście z dużymi czarnymi oplami na plecach. Proszę bardzo. Auto od Przemysława warto mieć. Nie mówię jeździć, mieć. Dlatego musicie go kupić i spieszcie się, bo ilość aut jest ograniczona do jednego. Ale jakiego? To wolno stojący Opel Altana.